Nie słyszymy cię jak coś. Może z... O, teraz słyszę. Hej. A może dlatego mnie nie słyszeliście, bo nic nie mówiłam. Może. Nie, założyłem, że od razu zacznę się chapować, ale witam. Cześć wszyscy! Hej! Chcesz kamerkę? No. To dawaj. Bo to ja ją muszę dać. Ja streamuję, Kasia. Jakby moja kamerka jest dostępna na serwisie Twitch. Nie działa mi kamerka. Okej, okay. No to bez kamerki w takim razie. Daj mi jakąś... Musicie sobie wyobrazić, że wyglądam bardzo, bardzo dobrze. Totalnie. To proszę cię o jakąś grafikę, którą mogę pokazać twoją na ekranie. Dobra, już wysyłam. Okej. Okay. Cześć, Kasia. Hej. Najpierw musimy ustalić, kto z nas jest Jayem, kto Mike'iem w tym duecie. Boże, przecież to takie proste. Proste, okej, okay, czyli? No, na 3-4 mówimy, kto, kim uważamy, że jesteśmy? Nie, bo teraz mi głupio będzie, jak źle zgadnę. No właśnie, o to chodzi. Dobrze, ty chcesz być Jayem, prawda? Nie. Okej, okay, mogę być Jayem, mogę być Jayem, mogę być Jayem. Dobra. Chyba z tym idzie... Jeśli chodzi o Mike'a, to można bardzo dużo określić cech. Jeśli chodzi o Jaya, lubi horrory, I guess, więc... No, żartujesz chyba. Dobra, nie ja jestem Jayem, bo ty, jak widzę, nie oddasz sprawiedliwości tej postaci. Dobrze. To była bardzo Mike rzecz do powiedzenia przeze mnie w sumie. No, faktycznie. Dobra, zbieramy się tutaj, ponieważ czas na długo zapowiadaną pogawędkę na temat filmu Obcy Romulus. There she is. Pierwsza recenzja filmowa na tym streamie, bo jestem obcym freakiem, freakiem obcego, może to lepiej brzmi. Kasiu, byłaś ostatnio... Jesteś obcym freakiem. Jestem tym obcym. Nie jesteś obcym freakiem, wszyscy cię znamy tutaj, Bartek. Świetne. Dobrze. Tomek do mnie napisał, czy może być Richem. Tak, Tomek może być Richem, ale teraz jak to wspomniałeś, to kurde, chyba też chciałbym być Richem. I wiem, że Kasia też chyba tak chciałaby, żeby być Richem, bo kurde, być Richem. Nie, jestem Jayem. No, okej. Okay. Już wiem, że jestem Jayem. Dobra, czas pogadać o obcym. Od razu chyba, od razu ostrzegam, będą spoilery, nie ma co już więcej. Kilkukrotnie już na streamie opowiadałem o tym filmie bez spoilerów, więc nie będę się powtarzać. Byłem ostatnio w kinie, byliśmy z Kasią, ja widziałem film drugi raz, ona widziała pierwszy raz. Kasiu, tak. Jak podobał ci się Alien Romulus? Bardzo mi się podobał. Fajny film, fajny soft reboot. Był horrorowy i były fajne dzieciaki, super paczka głównych bohaterów. Bardzo fan, dobrze się bawiłam. Okej. Okay. Dziękujemy wam. Mi też się podobał. Podobał mi się, za drugim razem chyba nawet bardziej, bo go bardziej doceniłem za to, czym jest, czym nie jest. Myślę, że doceniłeś go trochę bardziej za drugim razem, bo widziałeś moje reakcje jako kogoś, kto trochę dawniej pewnie widział Aliena niż ty. Tak. I z innym filtrem go oglądałeś niż za pierwszym razem, gdzie pewnie już się naczytałeś na Twitterze jakichś freaków alienowych, takich jak ty, którzy zaczęli już marudzić i się obsrali. Znaczy nie, wiesz co, ja dalej utrzymuję, że to jest dobry film, tylko moja pozycja się zmieniła co do tego, jak jest odebrany przez inny typ widowni. O. I w sumie też pogadamy o tych kilku rzeczach, które ty zupełnie inaczej odebrałaś niż ja, które dla mnie były bardzo on the nose, a dla ciebie były takie, o tak, naprawdę? Więc moja taka jednozdaniowa recenzja, którą dałem na Letterboxa, żeby farmować lajki, to, że jest to bardzo dobra praca zaliczeniowa po semestrze klasy o obcym. Tylko w twojej głowie mógł powstać koncept klasy o obcym.
Ale wiesz, o czym mówię. Ponieważ ten film tak. jest... ten film rozumie obcego. Ten film wie jakby czy, co... W sumie jest to taki film, który nawiązuje do prawie każdego filmu z tej serii, nawet do tych, których się nie spodziewacie. I to nie tylko wspominając je, ale też jakby można by nawet podzielić, że są takie momenty, kiedy widzisz, że to się nagle zamienia z filmu Alien w Aliens, nie? Tak. Natomiast jedyna rzecz, to jest jedyny problem, który mam z tym filmem, może nie jest to problem, ale coś, co może bym chciał zobaczyć, to trochę mi brakuje w nim głosu reżysera własnego. Bo Fede Alvarez jest zajebistym reżyserem horrorowym. Jego Evil Dead, jego remake Evil Dead jest fantastyczny według mnie i jest jednym, ma jedne z najlepszych gore w ogóle z nowoczesnych horrorów według mnie. Też widziałeś zresztą, oglądaliśmy... tak, oglądaliśmy to Martwy Zło jego gdzieś... Gdzieś na jakiejś imprezie w chatce w środku lasu, gdzie, tak, więc gdzie to byliśmy... był dobry klimat do tego akurat. Zajebiste dosłownie było. Byliśmy wtedy w środku lasu. To byliśmy dosłownie my. To jest jedyne okoliczności, w których warto oglądać Martwo Zło. Znaczy nie ogółem warto oglądać, ale w takich okolicznościach najbardziej. I to jest właśnie chyba jedna z tych rzeczy niewielu, o których wspomnieliśmy od razu po wyjściu z kina, że ej, za mało, trochę mało było gore jak na Aliena i zwłaszcza biorąc pod uwagę autora. A potem w sumie mieliśmy takie przemyślenie, że może właśnie dlatego, tak przewrotnie, może właśnie dlatego nie było tak tego gore. Może chciał od niego jednak trochę uciec, bo wiedział, że wszyscy od niego po nim się, nie wiem, spodziewają. Może tak. Albo był po prostu powściągliwy, bo tak. Bo jest, ma w rękach jakby najbardziej, jedną z najbardziej cenionych franczyz i wiesz, nie chciał tego zepsuć. Może jest to trochę ze strachu też w takim razie. Chociaż... Można zepsuć Aliena gore, ale nie no, ale trochę było, żeby nie było. Było trochę... rozrywanie klatki piersiowej było zaskakująco... tame, jakby to ująć po polsku, że był powściągliwy dość w tym. Dość mało krwi się rozlało i generalnie mam wrażenie, że ta klatka piersiowa roz... pękła jak skorupka jajka trochę w tym w kluczowym tak. momencie. Jest to, bo był to praktyczny efekt i ja tutaj też mam rozkminę zaraz na ten temat. Ale chyba powinniśmy zacząć od początku w ogóle. Czym jest Alien Romulus? W sensie, jaki jest główny... motif? Motif, tak. Ponieważ obcy Romulus jest, tak jak zauważyłaś, soft tributem. Co ja się trochę obrażam, jak to słyszę, ale tak, jest to prawda. Jest to trochę soft reboot, który ma wprowadzić tą serię do nowej widowni też. Tak, dlatego jak mówisz, że to jest praca zaliczeniowa na piątkę z Aliena, no to chyba tym generalnie są dobre soft rebooty. Tak, tak, tak. Bo, wiesz, po prostu mi nie jest potrzebny soft reboot, może to jest to. A co ci jest potrzebne? Powiedz, co byś potrzebował od Aliena zamiast tego? Nie, co tam David robi, chciał zobaczyć, co on tam wymyśli, ale nie wiem, czy Ridleyowi jeszcze dadzą cokolwiek nakręcić z tym. Na pewno będzie sequel Romulusa, ponieważ jest to drugi najlepiej zarabiający film o obcym. Co jest przezabawne, biorąc pod uwagę, że ten film miał wylądować prosto na Hulu. Tak jak Prey. Naprawdę? Tak. Był bardzo niski budżet. Zaskakująco. Preya w ogóle nie było w kinach? Nie, Prey nie był w kinach. Prey był od razu na streamingach, co jest smutne bardzo, bo biorąc pod uwagę odbiór, jest to zajebisty film. Najlepszy film z Predatorem według mnie. I biorąc pod uwagę ten odbiór, myślę, że on by zrobił zajebiste liczby w tym kinie. Może zobaczymy, czy będzie Prey 2? Nie, będzie nowy film o Predatorze, ale będzie działo się w przyszłości, więc wiesz... Trochę tego, trochę tego. Mi się podoba takie podejście do Predatora. No to jest idealna postać, którą się wyrzuca po prostu w jakiś losowy scenariusz i patrz, co się dzieje. Natomiast no, ten obcy dostanie pewnie sequel i będzie dalej kontynuacja tego softrebootowego kierunku. Widzę na czacie głosy, że jumpscary były z dupy, bo no, w porównaniu do tego, co ostatniego się działo z franczyzą Aliena, to był znów horror dość, ale w takim trochę znaczeniu jak oryginalny Alien bardziej. Ale jumpscare'ów to nawet nie zauważyłam za bardzo. Kiedy mówiłam o tym, że są bardzo fajne horrorowe elementy, w ogóle nie miałam na myśli ani jednego jumpscare'a. Główne rzeczy, o których myślałam, to raczej takie obrazy
typowe, nawet nie do sci-fi horroru, nie do cosmic horroru, tylko chyba nawet porównaliśmy to pod kinem do filmów o opętaniach w niektórych scenach, które po prostu działały jakimś dobrym obrazkiem, dobrym oświetleniem, dobrą pozą, dobrym momentem oczekiwania, albo wręcz jakąś sugestią, że być może zaraz coś się stanie, a niekoniecznie tym, że facehugger ci skacze nagle przed ekran. Tak. Tak, zgadzam się, że było dużo dobrego grania tym obrazem. Wiem, że twój ulubiony obraz to jest jakby, podsumowuje dokładnie typ horroru, którego szukasz i w sumie było tego sporo. Jak on się nazywa? Muszę go pokazać na streamie. Ten... z psem. Cześć, znajdę. Psem? Tak, i drzwiami. Ale czekaj, ach, obraz z psem, okej. Okay. Myślałam, że mówisz o scenie z Aliena, która najbardziej mi się podobała. A, tak. Nie pamiętam. Już szukam. Tak, tak, trzeba pokazać ten obraz z psem. Mam go. Jest bardzo Hereditary obraz, mam wrażenie. O Jezu, no bo Hereditary to najlepszy horror, jaki widziałam. Może nie, może nie. Jak widziałam w tej dekadzie. Hell yeah. Więcej tego potrzebuję. Idę do kina, chcę widzieć to. O, tak, chcę widzieć puste drzwi, za którymi nie wiem, co jest. I to jest trochę ciężkie. Za którymi może być wszystko. True. I to jest trochę ciężkie z obcym generalnie, bo... Bo wiemy, co tam jest. Bo wiemy, co tam jest. Wszyscy wiemy, jak wygląda Xenomorf. Xenomorf jest... Poza tym, że jest fantastycznym designem, to... On sam w sobie nie jest do końca już straszny. W sposób, który był straszny w jedynce. Dlatego tak ważne jest, żeby ta seria jakoś podchodziła do tego na nowo w kolejnych attemptach, o ile... Jeśli już je robią. Bo... Tak, bo w sumie Xenomorf nie był w ogóle straszny, nie był tym, co straszyło w tej części w ogóle. Mm. Właśnie, tu pojawia się bardzo ważne pytanie. Czy Xenomorf to robak? Kurwa. A facehugger? Facehugger to robal. Okej, okay, czyli facehugger to robal, a Xenomorf to robak. Dobra, okej. Okay. Więc obcy Romulus dzieje się w ogóle, zaczyna się od tego, że mamy wgląd w jedną z kolonii Weyland-Yutani, czyli głównej złej korporacji całej serii, gdzie poznajemy naszych bohaterów, którym jest paczka nastolatków, młodych dorosłych, co jest dość, to jest dość świeże i może to jest taki Alvarezowy własny take, że są to tacy protagoniści trochę slashera, nie? Mm-hmm. Tak, to był bardzo fun element tego wszystkiego. Nie ma lepszej formuły horroru niż grupa młodych ludzi robi durne rzeczy. To po prostu ktoś zamieszał w kotle kiedyś raz, wyjął tę formułę z tego kociołka i stwierdził wszyscy, o Jezu, dobre. Chcemy to jeść więcej. Tak, tylko że tutaj, bo Januszek pyta, czy bohaterowie tacy typowi przygłupi licealiści ze szerów, którzy co chwilę podejmują przygłupie decyzje. Właśnie nie wiem, czy podejmują przygłupie decyzje, ich motywacje są uzasadnione. Czasem zaskakująco stają się uzasadnione w trakcie filmu. Więc to jest chyba coś, na co twórcy horrorowi są szczególnie ostrożni, żeby dawać tym postaciom motywacje, które są wyjątkowo jasne, bo później słuchają o tym, że nie wiedzą, czemu ktoś popełnił coś głupiego, pomimo tego, że ludzie robią głupie rzeczy, bo są ludźmi i to jest dużym elementem tego wszystkiego, co Ridley Scott rozumie. Tak, przynajmniej jest dwie bardzo kiepskie decyzje tam na pewno padły, ale nie takie, których my sami nie popełnilibyśmy, mając te, ile oni tam mieli, 18? No, coś 18 koło tego. No, więc dzieje się to wszystko, zaczyna się na tej kolonii, która jest piękna w ogóle. Boże, te pojazdy. Przyjechały takie, ogólnie bardzo dużo praktycznych efektów. Więc to wszystko wygląda jak takie soundstage'e. Wygląda trochę sztucznie momentami przez to, ale w sposób, który
akceptuję jako część konwencji. I tutaj mam taką refleksję, bo widziałem ten film dwa razy, za pierwszym razem w IMAX-ie, za drugim razem teraz z tobą, jak oglądaliśmy, był to taka normalna sala kinowa. Tam są cyfrowe projektory chyba, ale no, jakość obrazu była gorsza. Może nie gorsza, tylko nie była taka crisp. I według mnie to było bardzo z korzyścią dla tego filmu, ponieważ wszystkie efekty praktyczne, które w tym IMAX-ie, tak patrzyłem na nie trochę z takim... No, na filmie by to wyglądało lepiej. Tak tutaj jakby się zamazywały w ten sposób, w jakim mam wrażenie, że to powinno być oglądane. Z wyjątkiem scen w kosmosie, które w IMAX-ie bujały, tak jak Sixtina Glamour pisze. Sceny w kosmosie w tym filmie są, kurwa, przepiękne. Zwariuję, oszaleję. Są dojebane. No, finałowa sekwencja. Tak. Nie tylko pod kątem realizacji, ale samego konceptu. Zresztą jak widzieliśmy koncept arty, gdzieś mi podsyłałeś, to dosłownie były odwzorowane jeden do jednego, więc tak. Dla mnie cały impact tej sceny, no jak walimy spoilerami, to powiem sceny, w której ten olbrzymi statek wjeżdża w pierścień planety i powoli zostaje przemilony na kawałki przez pędzące asteroidy. Ach, tak. To jest, te koncepty to jest siła całej tej sceny, a nawet niekoniecznie realizacja, chociaż ja jestem osobą, która może nie powinna się na ten temat wypowiadać, bo ja nie miałam pojęcia, że mam od jakichś 3 lat motion blur włączony na telewizorze i nie widzę nadal żadnej różnicy i Bartek mnie nie mówisz, ona tam jest. To jest jakiś taki gast. To jest największy gaslight, jakiego doświadczyłem chyba w życiu. Ty mi wkręcasz, że to robi jakąś różnicę, jak masz włączony albo wyłączony motion blur na telewizorze. Dla mnie w tym kinie mógłby być motion blur, ja bym tego nie zauważyła, więc nie sądzę, żebym zauważyła wielką różnicę w IMAX-ie, w tym, co się dzieje na ekranie. Pewnie raczej w dźwięku bym zauważyła różnicę. O Jezu, ale mnie żrą na czacie teraz. No cóż, no jak walisz takie L, to cię żrą. Kasia i Tomek nie wierzą w motion blur generalnie i... Nie, nieprawda. Nie, inaczej, Tomek wie, tylko uważa, że... Tomek jest wyznawcą motion blura. A tak, jest wyznawcą... Odwrotnie. Wy się kłócicie, czy motion blur jest dobry, czy zły, a ja nie mam pojęcia, co wy w ogóle mówicie do mnie. I pamiętam, jak oglądaliśmy... tego Top Gana. Co my oglądaliśmy? Top Gana. A, Top Gana nowego. To jest super nowego, zabawne, no. Bo zaraz właśnie powiem, czemu jest zabawne. I z Tomkiem właśnie się kłóciliśmy, czy lepiej bez, czy lepiej z. I tak przełączałem i patrzyłem. Tomek, ale zobacz, jest różnica. Zobacz. I właśnie chcę powiedzieć, Tomek, jeśli to oglądasz, ostatnio widziałem filmik, gdzie Tom Cruise usiadł na kanapie z jakimś reżyserem i powiedział, żeby wszyscy wyłączyli motion smoothing w telewizorach. I zrobił to Tom Cruise. Przekona więc... Tomka. Jeżeli coś miałoby przekonać Tomka, to jest to Tom Cruise. Dokładnie, dlatego musiałem się tym podzielić. Ja muszę mu to chyba pójść. Znaczy ty musisz mu to puścić. Mi to nie robi żadnej różnicy. Wyślę mu potem. Aha, i dlatego bardzo mnie bawi, że dla ciebie ta scena z Kolonią jest taka piękna i wspaniała. I dla mnie też jest, uwielbiam sceny w Kolonii, ale z kompletnie innych powodów, bo dla mnie dają mega fajny background społeczny dla postaci i dla całego tego świata. A dopiero w sumie po seansie się zorientowałam, o co ci chodziło, że jesteś taki podjarany tam i mówisz, o Jezu, patrz, bo tam były jakieś pojazdy, które mają kształt klocka i są stakowalne jeden na drugi. Były takie zajebiste łaziki, które miały taką wielką podstawę, ogromne koła i one dosłownie się mieściły w kuboidzie, co oznacza, że można było je łatwo stakować, co jest zajebistym worldbuildingiem. Tak, były sześcianem, ja się tak podjarałem, mówię, Kasia, patrz. Tak wziąłem się, ten spojrzałem na Kasię, uśmiechnąłem, zobacz. I ona nie wiedziała, o co mi chodzi. Mieści się w kuboidzie, to jest określenie na to, że coś jest sześcianem. Dosłownie szary sześcian na szarym sześcianie i sześcianem. Nic bardziej Bartka nie podjara. Było super. Mega to było. Nie mogę patrzeć. Z jednej strony wiem, że jeżeli buduje się rzeczy w kosmosie, one muszą być super, jak najbardziej efficient. Aha. Więc to wszystko będzie żelazna krata i sześciany. Ale ja patrzę na te ich wnętrze tych sześcianów, mówię, mój Boże, połóżcie tam jakiś dywan, ja was błagam, to nie może kosztować aż tak dużo, żeby przetransportować jakiś dywan na tę planetę, jakby zasiedlać nowe galaktyki, powieście obrazek na ścianie, błagam was, sukulenta, a dobra, nie było, słońce tam nie dochodziło, to może nie sukulenta, ale sztucznego sukulenta, chociaż powieście lampki takie choinkowe na ścianie, jak Gen Z-ki na TikToku, niech takie pnącza trawy sztuczne zwisają. Jakieś makramy, niech wam mama uplecie. Live la flow. Work. Były elementy w
w tym pomieszczeniu, to był chyba dom ich tam. Tam, co się wszyscy razem spotykali. Tak, to tam były jakieś elementy takie, które... Kustomizacji. Nie zwróciłem uwagi wystarczająco, muszę następnym razem ten... Ale były jakieś takie elementy, że ktoś próbuje stworzyć tą przestrzeń swoją, pomimo tego, że jest opresywna. Bo to, co jakby Weyland Yutani jest opresywnie antyludzki. Jest takim najbardziej kapitalistycznym, jakby doprowadzonym do końca okropnym tworem, który jest, nie jest subtelną satyrą, zwróciliśmy uwagę. Nie jest, ale to dobrze, ja się cieszę. Nie musi być. No. Tak, więc jakby oni żyją w fatalnych warunkach, umierają non-stop na tej planecie. Cały początek jest, śledzimy od początku naszą protagonistkę. Oczywiście protagonistkę, to film o obcy, więc musi być protagonistka. I jej brata, przybranego brata, który jest syntetykiem. Co jest bardzo fan elementem, bo syntetyki są bardzo... Lubię je w filmach o obcym. Są najczęściej najlepszymi postaciami, ponieważ tak, zawsze udaje im się jakoś... Zawsze są dobrze wykorzystane do eksploracji czegoś. I to jest syntetyki z serii obcych, to najlepszy, jeden z najlepszych cyborgów, znaczy tych robotów. Tak, zawsze się zastanawiam, czy coś jeszcze uda im się powiedzieć nowego, chociaż troszkę. I z Andym strasznie mi się podobało to, że on właśnie jest syntetykiem, ale wycofanym z produkcji i z pracy, bo jest w jakiś sposób wadliwy. I ta jego wadliwość objawia się w dokładnie taki sposób, jak taka lekka niepełnosprawność intelektualna ludzka, można powiedzieć. Więc on jest syntetykiem i one zazwyczaj w Alienie są super OP i są super racjonalne i logiczne i opiekują się, mają taki silny instynkt, żeby zajmować się bohaterami. A mamy tu kompletne odwrócenie, kiedy to główna bohaterka ciągle musi zajmować się tym syntetykiem, który przez to, że jest wadliwy, trochę słabiej sobie radzi i w dodatku czyha na niego mnóstwo zagrożeń, no bo jest syntetykiem, który jest niepotrzebny, bo nie nadaje się do pracy, więc cały czas musi go bronić przed ludźmi, którzy chcą go zniszczyć. I to jest super dynamika, strasznie mi się to podobało. Jego egzystencja jest challenge'owana non-stop przez różne postacie. I tak jak zwróciłeś uwagę, że jakby nie jest to bardzo konkretne, ale jest jakby kodowany jako czy osoba z niepełnosprawnością, czy może na spektrum, czy neuroróżnorodna, co jest dość często eksplorowane chyba postacią jako właśnie androidy. Mój ulubiony android Data ze Star Treka nowej generacji jest non-stop używany jako taka wesel do eksplorowania neuroróżnorodności na przykład. I myślę, że... Tak, myślę, że jeśli chodzi o spektrum autyzmu, to szczególnie właśnie trudności ze zrozumieniem społecznych kontekstów, to jest coś, co łatwo w sumie eksplorować za pomocą androidów. Nie wiem, na ile jest to fair wobec osób na spektrum. A może... Wiesz co, myślę, że to, co mi się podoba w Dacie na przykład, jako osobie z ADHD, mówiąc o tym, o Dacie ze Star Treka, to jest to, że często jest bardzo składowane to, że on jest inny, on się nie zmieni i to jest okej. I myślę, że to jest o wiele bardziej definitywne. To jest taki bardzo dobry przykład, który obrazuje, że ty rozumiesz, że on nie może się zmienić, bo on jest androidem, jakby on nie może się zmienić. On nie może być ten bardziej, nie wiem, mniej androidowy. I zastanawiam się ciągle nad tym, jak społecznie są odbierane androidy w tym świecie, bo zastanawiam się, czy na ile jest to realne, że wszyscy aż tak bardzo nie traktują ich jak ludzi w momencie, kiedy my już w tym momencie nadajemy imiona rumbom i mówimy do nich pieszczotliwie i je głaszczemy i tak dalej. I dla mnie osobiście nie mam za bardzo różnicy między syntetykiem a człowiekiem w tym ich świecie. Z tego ze wszystkiego, co wiem na temat Aliena i androidów, to dla mnie są ludzie po prostu i nie rozumiem tej... Ale może właśnie, może by tak było, nie wiem. Nie wiem, jakby to było na taką skalę.
Tak chyba jest tam generalnie, bo zauważ, że tutaj największy problem z Endym, jak się nazywa ten android, miał... Co jest bardzo śmieszne, bo on jest ND, coś tam, więc skrót Endy. Tak, to jest taki klasyczek nazewnictwa robotów. It's fun, always fun. Przepraszam cię, bo gorąca bułka pisze, warszawiacy to nie cała Polska, Kasiu. Tak, to jest bardzo warszawska rzecz, głaskanie swojej rumby i nadawanie. Przepraszam, powinnam wyjść ze swojej bańki i zobaczyć, jak żyją prawdziwi ludzie. No, prawdziwi ludzie nie głaszczą rumby, prawdziwi ludzie kopią rumbę. Trzymają ją na łańcuchu. Kennelowanie rumby. I nazywają ją jakimś slurem. No właśnie, więc wyjdź z bańki. Sorry. Andy, znaczy generalnie jeśli chodzi o Android, to są użyteczne i są akceptowane chyba. W sensie, w takim sensie, że nie jest to jakiś mega częsty forma dyskryminacji wobec androidów w świecie obcego, i kiedy ta dyskryminacja się pojawia, to najczęściej te motywacje są jasne i zrozumiałe. Tutaj były, to muszę przyznać faktycznie. Tutaj motywacja tego jednego gościa, który jest strasznym dupkiem dla Andy'ego. Dowiadujemy się potem z jego backstory, dlaczego jest dupkiem, i nie tylko, bo moglibyśmy powiedzieć, no okej, dobra, ale to się raz przydarzyło i teraz wszystkich syntetyków będziesz traktował tak samo. Potem mamy przykład na to, że jednak miał trochę racji, traktując go w ten sposób. Tak, i to jest bardzo spójne w ogóle ze światem obcego, ponieważ androidy są tam po prostu narzędziami ostatecznie. To jest ten taki jakby, to co najbardziej eksploruje ta seria, jeśli chodzi o te ich syntetyki, że one ostatecznie są narzędziem firmy. I cała to wszystko, cała ta otoczka ich, cała ta ludzkość, cała ta próba podobnienia się do człowieka, jaką nadano tym estetykom, jest po prostu częścią trochę takiej przedłużonej manipulacji Weyland-Yutani, które ma nad wszystkimi, mam wrażenie. Ponieważ często te syntetyki są używane do manipulacji ludźmi też w pewien sposób, ponieważ nie wiem, jeśli twój robot wykonujący rozkazy wygląda jak człowiek, to go trochę bardziej szanujesz mimo wszystko, tak czy siak, niż maszynę. W jedynce tak, wiadomo jest... Tak, po to pewnie powstały. Tak. I po to ciągle próbujemy też tutaj na Ziemi robić antropomorficzne roboty, chociaż powinniśmy dawno sobie dać z tym spokój, bo jest to super niepraktyczne i trudne. Więc może zarysujmy też, że Andy jest właśnie tym syntetykiem wycofanym z obrotu ze względu na jakąś wadliwość oprogramowania, ale ze śmietnika chyba wygrzebuje go ojciec głównej bohaterki. Tak. I przyprogramowuje go tak, żeby jego główną dyrektywą było robić to, co jest najlepsze dla głównej bohaterki, dla tej jego córki. Rain. Rain. Więc stąd ta ich relacja, dlatego ona go nazywa swoim bratem, no bo on cały, no mają silną więź między sobą, skoro wiecie, jego jedynym celem istnienia jest pomaganie jej. Ciężko się nie przywiązać. I zaprogramował mu dad jokes, co jest ważne. A tak, to jest główna cecha w sumie go. Tak, jej tata przed śmiercią zaprogramował mu mnóstwo dad jokes i on cały czas je powtarza. Tak. Rain chce uciec z tej planety, na której są. Jackson's Star, chyba się nazywa ta kolonia. Ponieważ jej rodzice nie żyją, ona nie chce już tutaj pracować, napracowała się wystarczająco, prosi o transfer do innej planety, gdzie widać słońce, bo na tej planecie nie widać słońca. I okazuje się, że nie może jeszcze tego zrobić, bo nie wyrobiła kwoty, która zmienia się chyba w momencie, właśnie, kiedy jeszcze ona... gorzej, ona wyrobiła kwotę i poszła z dumą do tego okienka, że wyrobiła kwotę, chce w końcu się zwolnić. I nagle ta kwota, zmieniła się tydzień temu. Jednak musisz jeszcze pozapierdalać w kopalni, bo strasznie dużo nam ludzi zginęło ze względu na nową chorobę nieznaną, więc brakuje nam ludzi w kopalniach. Sorry. Tak. I ona jej tam dodaje tych lat na tym komputerze, jakby klikając. W tym momencie po prostu się to dzieje, ponieważ no, nie ma wystarczająco dużo pracowników, więc przejebane. Szczęśliwie jej znajomi mają plan. Okej, zjął heist i mamy element heist movie w tym momencie. Ja lubię heisty, więc to jest... Tak, ja też!
lubię bardzo całe myślenie, które musi wejść w tworzenie heistu, więc to było fun. No i kto tam jest? Jest, o Jezu, jest tam aktorka, która, jak mi uświadomiłeś, będzie grała Dinę w nowym sezonie The Last of Us na HBO. I to mnie zwaliła z nóg kompletnie ta informacja, ponieważ jak tylko pojawiła się na ekranie, być może to przez to, że pierwsze co widzimy, to jak przytula główną bohaterkę, która strasznie, której aktorka strasznie wygląda jak Ellie. Więc od razu miałam takie, mam tutaj mocny The Last of Us 2 gra vibe. I potem jak się dowiedziałam, że to jest Dina nowa, miałam takie, what the fuck? Bo też jakby Sapphic vibes też iskrzyły trochę na początku, dopóki w dosłownie drugiej scenie, tuż po tym jak ją przytula, nie nawiązuje do tego, że ona jednak leci na jej brata. To szybko zostało ustalone jak coś. Tak, tak, że nie jesteśmy aż tak lesbian. Tak. Nie znaczy to jednak, że nie ma tutaj nastoletnich dziwnych trójkątów, jak później dojdziemy do tego. Alvarez tak, grał... Jest... Muszę przestać czytać czat. Co przeczytałaś? White woman when the last of us. Czy ja mogę cokolwiek mówić bez ludzi piszących white woman when? Kasia, to the white Znowu woman. Mi zniknęło. Dobra, mam. Alvarez grał w The Last of Us 2, jak pisał film i pisał, że się trochę inspirował. Czekaj, grał wy? Tak, The Last of Us. A, grał wy, okej. Okay. Nie grał jak aktor, tylko grał w grę. Dobra. Tak, zainspirował się grą, w której grał. No, więc tak, guess, widzę to. Co do innych inspiracji, o właśnie, tutaj ten element Alvareza, jeśli można by taki znaleźć w tym, bo też czytałem jego wypowiedź później na temat tego filmu, co on chciał włożyć do tego. I on, jego wkładem takim personalnym jest to, że te postaci tych młodych, jakby styranych przez system dzieciaków, które chcą uciec do lepszego świata, on się po prostu inspirował jakby swoją młodością, tak? On jest, jest migrantem też, więc to był jego, to była jego rzecz, która, I guess, widzę, ale Nie był to, wiesz, to jest, nie był jakiś mega głęboki insight. Tak, właśnie, tak. Może dlatego tak nie zauważyłem tego. To jest basic take, tak? Kapitalizm niszczy życia, chcemy uciec gdzieś, gdzie widać słońce. Dość prosta metafora, ale działało. Działało fajnie. I też dynamiki między postaciami działały fajnie. Wszystkie dość to, co tam się działo i wszystkie napięcia i wszystkie iskry, które tam szły. Scena klasyczek z uczeniem strzelania z broni, to no zawsze działa. Tutaj prosto z Wattpada można było przepisać scenę uczenia głównej bohaterki, jak się strzela z broni. Tak, tak, był szybki, był crash course z robienia slide romansu. Slide romansu. Koty chcą wyjść, czekaj się. Wypuść te skurczybyki. Przynajmniej do pokazań nie można się przyczepić. Jest też inne elementy romansowe, które są zabawne w tym filmie. Są o wiele ciekawsze. Chyba więcej sugerują o tej planecie. Dojdziemy do tego jakby... myślę, że polecimy po prostu chronologicznie przez film będziemy. Jeśli nam coś przyjdzie do głowy, że skomentować, to o tym powiemy wtedy, żeby też tak nie skakać za bardzo. Spotykają się oni, ponieważ zostają wezwani tam przez swoich znajomych, bo oni mają jakiś plan i wtedy właśnie się rodzi ten pomysł heistu, ponieważ ci jej znajomi, oni zajmują się, nie pamiętam dokładnie czym, ale generalnie sprowadza się do tego, że latają często na orbicie tej planety tym swoim jakimś złomiakiem i przechwytują jakieś rzeczy. I podczas jednego z tych lotów dostali sygnał ratunkowy, złapali sygnał ratunkowy z orbity tej planety od jakiegoś statku Weyland-Yutani, który najpewniej jest opuszczonym dereliktem, tak określili. No i przez to jakby, że ten sygnał bardzo wychodzi długo, no to oni pierwsi go dostali, a zanim tam dojdzie do centrali Weylanda czy tam whatever, no to zajmie to dużo czasu, więc oni mają teraz czas, żeby to obczaić, zanim ktokolwiek inny się tym zainteresuje. Basically wiedzą o tym jako pierwsi, że coś jest na tej orbicie. Więc postanawiają tam polecieć, ponieważ
tam znajdować się będą, jak na większości statków Weyland Yutani, znajdą się kryokomory, które mogą użyć do podróży dziewięcioletniej chyba do innego układu, ponieważ bez kryokomor nie mogą tego zrobić. Więc jakby ich heist się opiera na tym, żeby znaleźć MacGuffin, który pozwoli im uciec z tej planety. There she is. You want to break in and steal highly regulated equipment. This could be our only ticket out of here. Jest fun. Jest to fun setup na przygodę, która im się później tam dzieje. Aktor od Tylera grał w Cieniu i Kości? To nic dziwnego, że tak mu dobrze romans szedł. Cień i Kości? Nie znam tego. Cień i Kość to jest taki fantasy serial na Netflixie, który jest takim typowym romantazy. To wiesz, jest bohaterka i jest dwóch typów, jej przyjaciel z dzieciństwa i mroczny czarodziej. I o mój Boże, którego wybierze? A ona jest oczywiście wybrańczynią i ma specjalne moce. Anyway. Okay. Co robią koty? Oczywiście, że stoją w otwartych drzwiach i nie mogą się zdecydować, w którą stronę chcą pójść. Musisz im dać chwilę, one tak potrzebują. Mhm. Ja się wietrzą. Mhm. Wietrzenie kotu. Czekaj, co było? Jest konflikt, główny konflikt u głównej bohaterki pojawia się w momencie, kiedy się dowiadujemy, że na tej wymarzonej planecie, gdzie widać słońce, syntetyki są nielegalne. Tak, bo jest to, tak jak Rikki-Tikki zauważa, układ niezależny od Weylanda. Tak, znaczy, czy jest to aż takim dużym elementem tego konfliktu? Jest to, że ona nie chciała powiedzieć o tym Andiemu. Andy dowiaduje się o tym, kiedy już są na tym statku, na który polecieli właśnie, żeby znaleźć te kryokomory. I on to akceptuje totalnie, jako że jego dyrektywą jest chronić Rain. I przez ten cały czas... Być może dlatego, że ją kocha jako siostrę swoją, a być może jest nieodróżnialne to, jaką masz wprogramowaną dyrektywę i to, czy na kimś ci po prostu zależy. Tak. I to, tak, kurde, w sumie to jest dobry setup, że pojawiały się takie rzeczy, gdzie patrzymy na Andiego jako na człowieka z jego emocjami i z taką skomplikowaną bardziej postać, bo to super jakby robi setup pod to, co później się dzieje. Czyli oni lecą tam zobaczyć, co tam pinga, stwierdzają, że spoko. Potrzebują tam w ogóle Andy'ego, bo Andy musi tam otwierać, nie wiem, makikardy, żeby otwierać. Bo Andy, oni to określili, że he speaks mother. I to tak. Bardzo spodobało mi się to określenie na to, że on po prostu jest w stanie się porozumieć z oprogramowaniem statku. Tak. Bo jest androidem. To jest fajne. A w praktyce to wygląda tak, że on po prostu wkłada palec w jakąś dziurę i wtedy otwiera drzwi. That's it. Bardzo fajnie zrealizowany element z tym, jak to I robi. Also speak mother. Fluently. I'm a mother native speaker. Już przestaję. Zabierają go ze sobą w takim razie, że tam slejował matkę. I no właśnie nie mówiąc mu o tym, że on nie będzie tam leciał, on jest tylko po to, żeby go wykorzystać. No i w tym samym czasie jeden z tych, Bjorn się nazywał ten gostek, tak? To jest taki fuckass fuckboy. Tak, fuckass fuckboy, dobrze podsumowane. Fuckass fuckboy, chujek, gnojek, non-stop jest chujem dla Andy'ego. Ej. Jest mega chujem dla Andy'ego, jest non-stop, jeśli ma okazję, jeśli przez dwie sekundy lub jakby przez dwie sekundy jest cisza, to on powie coś chujowego Andy, ok? Jakby on nie może ale przestać. Ale jest bardzo cool. Tak, jest bardzo cool. Jak odpalili paliwo rakietowe i się poza orbitę wznosili, to on jak tylko weszli w 0G, to wziął takiego bucha blanciora. Nie wiem, czy to... Nie wiem, czy to miało coś wspólnego z jakimś fizyką w kosmosie. Nie wiem, trzeba by astronautów zapytać, jak się jara blanty w kosmosie. Ale on go wciągnął na raz. Tak, wciągnął go na raz. Jeszcze z takim wielkim ogniem go zapalił, bo było tak obciążenie grawitacji. A tak, jeszcze tak buchnęło. Buchnęło ogniem. Tak, więc bardzo mi się to podobało pod tym względem, że przypominało mi... Tak jak w Aliens. Kogo? Kogo ci przypominało? Aliens mi przypominało i Marinesów.
z Aliens, czyli bycie takimi koki w chuj i ich te... Tak, to był element, który był totalnie z Aliens. I to znowu, nie? Jakby to jest film, gdzie patrzysz na jakiś element i masz takie, to jest z tej części. To jest z tej części, to jest z tej części. Dolatują na ten obiekt i okazuje się to być stacja orbitalna. Wielka stacja kosmiczna, orbitalna. Bardzo fajna, taki bączek, który okazuje się być... Czy to jest pierwszy raz, jak ją widzimy? Nie, właśnie sobie przypomniałam, że było jeszcze intro, które wydobywają jakby wielki kamień. Okay. Czy oni w ogóle nie trafiają na wrak Nostromo? Tak, dobra, to w sumie jeszcze... Tak, bo jeszcze przed tym wszystkim jest intro, o którym zapomniałem. Które dzieje się przed tym, co się dzieje, o czym teraz gadaliśmy. I to się dzieje gdzieś w przestrzeni kosmicznej. Leci statek no Weyland Yutani podlatuje właśnie do jakiegoś rozbitego statku. Domyślę, jest to Nostromo, na pewno. I znajduje tam wielką czarną bryłę dryfującą w kosmosie. Taką wielką skałę. I to jest ma bardzo Jurassic Park vibes. Tak. To jest jak intro z pierwszego Jurassic Park. I oni znajdują wielką skałę, z której próbują coś wyłuskać i my mamy takie oho, my wiemy, co wy z niej wyłuskacie. Bo Chrap pyta, czy macie dyskusję w filmie, czy opowiadacie go. Wiesz co, zauważyłem na czacie, że dużo ludzi po prostu się dowiaduje, o czym jest film w ogóle, podczas gdy o tym gadamy, dlatego trochę daję więcej kontekstu może niż muszę. Masz rację, że taki Jurassic Park trochę vibe, z szczególnie intro chyba jedynki to było z tym raptorem. Mm-hmm. Albo z raptorem, albo jak są, jeszcze w ogóle wykupują komara z... O tak. Z bursztynu. Sixtina pisze, moja szanowna rodzicielka uznała, że to bez sensu, przecież Ripley zjarała obcego silnikami, no ale niech im będzie przeżył. No zjarała go trochę, ale co to dla niego? Okazuje się... Spęglił się trochę. Tak, okazuje się, tak złapią, biorą tą bryłę, biorą ją do środka, otwierają ją i dostajemy... Boom. Dostajemy jakby, widzimy coś w środku, potem już wyciągają go ze środka, czyli widzimy tylko... W bardzo fajnej scenie. Wygląda trochę jak rysunki Gigera, więc bardzo fajne, bo wygląda jak taka płaskorzeźba tego kokona, który zrobił. I tak, to jest obcy z pierwszego obcego. W ten sposób ten film jest połączony. Obcy z pierwszego obcego jest zabrany na stację Renesans. Się nazywa ta stacja. Zajebista nazwa dla stacji. Podzielone na dwa moduły Remus i Romulus. Aj, pięknie. I Weyland Yutani tak gotuje, nazywając tematycznie swoje statki. O jest, mają takich dobrych copywriterów tam. Chyba, że mają AI od tego. O Kiaso pisze, czy Romulus to główny bohater? I guess. Kim jest Romulus? John Romulus, tak. I czekaj, tak. No i gdzie się zaczynają jaja? Nomen omen. Nomen omen, Boże, dopiero załapałam. Setup jest szybki, więc bardzo dużo czasu spędzamy już na tej stacji, która jest trochę takim haunted house experience dla naszych protagonistów. Czy nie każdy alien to trochę haunted house? Tak, albo... w sumie tak. No. Tak, jest trochę inny. Czasem haunted house, ale więzienie. Czasem haunted house, ale kolonia. Więc... Annoying Cat pisze, dawała mocny vibe Dead Space ta stacja. Bo pewnie dlatego, że Dead Space jest bardzo inspirowany obcym. Czy to są takie... dwa tytuły, które się bardzo chyba uzupełniają w ten sposób, jeśli chodzi o to później, jak survival horror, science fiction wygląda generalnie teraz. Jakby zawiesili jakiś plakat, to było mnie jak nawiedzony dom. Tak. I właśnie tam jest ta scena, o którą głównie miałam na myśli, jak mówiłam, że to jest dobry horrorek, czyli scena, w której Andy się restartuje, więc kompletnie się zawiesza na moment. Mamy czerwone światła dookoła,
Andy ma wywalone oczy do góry nogami, no bo się restartuje. W dodatku jest zamrożony w takiej dziwnie nienaturalnej pozie. I mam i plus to czerwone światło i to wszystko daje taką właśnie atmosferę opętania, bo no, to dziwnie wykrzywione ciało, oczy wywalone do góry nogami, atmosfera napięcia. I to dawało mi mocne Uncanny Valley, a wydaje mi się, że zauważyłam już jakiś czas temu, że Uncanny Valley to jest podstawa tego, co mnie straszy zawsze. Więc mamy coś, co wygląda dla nas jak człowiek, bo Andy wygląda bardzo jak człowiek i zachowuje się jak człowiek, pewnie dlatego, że gra go aktor, który jest człowiekiem. No i nagle mamy taki moment, który nas wybija z rytmu, że ej, dobra, on zastygnął w bardzo nienaturalnej pozie. Ma wywalone do góry oczy i to nie wygląda już jak człowiek i masz nagle takie wybicie. Tak. Świetną mimikę masz też ten aktor. Taką ograniczają momentami w taki bardzo robotyczny sposób. Jednocześnie. On w ogóle był świetny. Świetny aktor. Aktorzy w ogóle byli bardzo dobrzy aktorzy. Jakby wszyscy zajebiście sobie poradzili ze swoimi rolami i znowu jakby mniej znane twarze. Też dlatego, że to był niskobudżetowy film, ale dzięki temu jakby mamy teraz, nie wiem, kolejne gwiazdy nam się rodzą, jest zajebiste. Bardzo mi przypominał ten moment, tak, bo w momencie, kiedy wracają mu się te oczy, tak jak właśnie podczas opętania, szły na to opętanie, ale widzisz, że na drugiej stronie tych gałek jest logotyp Weyland Yutani i jakiś kod do zeskanowania. Tak. To jest tak dobre wizualnie. Świetna scena i... tutaj, no to jest ten Alvarez, to jest ten wkład Alvareza. Przypomniało mi to scenę z Covenanta, nie wiem, czy oglądałaś Przymierze, Obcego Przymierza. Gdzie tak, David rozmawia z, nie pamiętam jak się nazywał ten drugi. Ale ten, co też go gra, tym samym modelem są. Ten drugi David. Tak. David tamtego jakby chce go w chuja zrobić, więc go obezwładnia i robi... Tak, Walter. I robi mu jakiś taki... czy uderza go, czy go łapie gdzieś za szyję, wciska coś. I Walter się momentalnie... Hot. Generalnie wszystkie te sceny z Fassbenderem były hot. I Walter się momentalnie składa w taką pozę embrionalną. Do transportu. I pomyślałem sobie, że to jest taki bardzo fajny element pokazujący, że to jest mechaniczne. To było... Tak, że to jest creepy, że cię wybija z tego, że to jest przedmiot. Jednak. Znaczy nie, to jest coś, co zostało zaprojektowane jako przedmiot. No i syntetyki z Obcego w każdej części mają taki swój moment, który nas tak wyciąga z tego, że o kurwa, czekaj, hold up. Też każdy moment, w którym te syntetyki są, nie wiem, rozerwane na kawałki, a potem wchodzą w interakcję z innymi, no bo podłączysz je kabelkiem do kompa i one bez nóg, bez rąk, z rozerwanym brzuchem nadal będą do ciebie gadać i podejmować racjonalne decyzje. No i każdy taki moment też robi to Uncanny Valley, więc tutaj też nam tego nie oszczędzili. Tak. Też tutaj są problemy. Dochodzimy do głównego problemu chyba, nie? Tak. Ale nie, jeszcze chcę wrócić do tego, co się dzieje z tym. Tak, kiedy Andy jakby wyłącza się, ponieważ oni, żeby Andy mógł w ogóle otworzyć drzwi, w której, bo oni się tam kurwa zamknęli oczywiście gdzieś, przez to, że szukali paliwa do kriokomór. W tym momencie zaczyna się... Mamy nasz pierwszy kontakt z ksenomorfami w tym filmie, gdzie widzimy facehuggery w tych jakby... Nie wiem, jak to nazwać. W takich sztucznych jajkach w zasadzie. Tak. Oni je tam hodowali na potęgę w specjalnym pokoju, jest mnóstwo. Drukowali takich je w ogóle, bo tam był druk 3D zatrzymany i było tak, był jeden wydrukowany w połowie w tym właśnie takiej torbie. Facehuggery drukowali? Tak. Mieli próbkę DNA z tego oryginalnego Obcego i za pomocą tego drukowali facehuggery. Mają biologiczne drukarki 3D? Tego nie wyłapałam. Myślałam, że oni po prostu stworzyli sztuczne jajka dla nich, takie plastikowe i w nich je hodowali po prostu biologicznie normalnie. No, full druk, wszystko full druk.
Ach, muszę zrobić disclaimer, bo Tomek wypisuje, domaga się interwencji, no. Jest szkalowany, ponieważ nie jest zwolennikiem motion smoothingu, okay. Tylko włącza go do oglądania sportu i zapomina przełączyć. Ogólnie za tradycyjnym wyświetlaniem i tak też oglądaliśmy Mavericka, mój jedyny kontrowersyjny take. Tomek, jak chcesz swoje kontrowersyjne take'i wygłaszać, to załóż sobie podcast swój, co? Ale statement przekazałam. Czekaj, pamiętam, że my tam oglądaliśmy ten film i ja zmieniłem, wyłączyłem, to powiedziałeś, że wtedy wcześniej było lepiej. Ale nie będę już do tego wracał, bo co, Tom Cruise powiedział swoje, okej? Okay? Nasze opinie nie są ważne. Tom Cruise coś powiedział, ja się posłucham Toma Cruise'a, no. Wracając, tak, mamy tam świetną scenę, która, to była dobra horrorowa scena pod tym sensem budowania napięcia, bo oni przez to, że chcą to kryopaliwo wziąć, wyciągają kryopaliwo z tego pokoju, gdzie są te facehuggery, nie wiedzą, że to są facehuggery i one zaczynają się rozmrażać. Jest takie zajebiste ujęcie, jak masz tego jednego facehuggera, obok niego jest ten wyświetlacz i ta temperatura zaczyna spadać i później ta kamera się oddala i pokazuje ci całe rzędy i rzędy i rzędy tych facehuggerów tam. Tak, jest ich mnóstwo i... No i się rzucają na ich. Tak. Tak, one są praktyczne w dużej mierze, praktycznie zrobione, co było widoczne w niektórych scenach. No pamiętasz, jak one tak biegały pojebanie niektóre, jak mieliśmy tak, śmialiśmy się, jak niektóre tak kurwa głupio chodzą. Tak, one się, ja myślałam, że się śmiejemy z tego, że one tak bez sensu chodzą i się obijają o ściany i jakby to... zero jakiegokolwiek instynktu przetrwania, jakby wszystkie się obijały o siebie nawzajem, i ściany spadały w jakieś dziury. Tak, drodzy, powiedz co w ogóle. Przepraszam, dobra, już zawijam, wybacz, ale bo mam po prostu mega dużo do powiedzenia o tym filmie. Mam wrażenie, że w taki sposób jest one sensowniejsze, ale nie chcę robić całego tego. Dobra, jak ci się podobało przedstawienie obcego w tym filmie? Ksenomorf, jak ci się podobał? Ksenomorfa samego. Był jakiś moment, w którym było dużo momentów, w których wydawało mi się, że okej, okay, oni rozumieją, o co chodzi w ksenomorfie. I myślę, że to były te, że miałam takie myśli, że on się pojawia, ja mam takie, tak, o to w nim chodzi. I myślę, że to były wszystkie momenty genitalne. W sensie, było mnóstwo momentów, które było bardzo nawiązywane, jak to wszystko wygląda, jak penis albo jak wagina i to wszystko nawiązuje do rozrodu. I przy tym, jakie to wszystko jest strasznie pełne przemocy i gwałtowności, to myślę jest to, co zawsze w Geigera rysunkach widziałam. Bardzo, więc git. Sam, tak jak mówiłam, sam ksenomorf nie był w ogóle mocny horrorowo, nie był wykorzystany, mam wrażenie, bardziej był wykorzystywany do akcji, tak, niż do jakichś momentów suspensu, ale wizualnie bardzo dobrze oddawał tym właśnie niepokojące i niewygodne takie do patrzenia, a jednocześnie też piękne w jakiś sposób seksualno-przemocowe motywy. Zgadzam się. To, co bardzo mi się podobał też, mieliśmy wgląd w ogóle w nowy jakiś etap ksenomorfa, bo widzieliśmy ten jego kokon. To jest etap, który się pojawia najwyraźniej po tym, jak już on się wykluje z czyjejś piersi, a przed tym, jak stanie się dużym ksenomorfem. To tego nie było wcześniej, bo ja zakładałam, nie, że w którymś filmie to się pewnie pojawiło i ja zapomniałam. W jednej ze ściętych scen w Obcym Pierwszym jest, gdzie on transformuje kogoś w jajo, ale to jest jakby nie kanoniczne. Tak, ale tak, Chip Kokon. Kokonusi. Oh my god, nie. Było nawiązujące bardzo, okej, okay, jakby do pewnych ważnych motywów dla obcego. I tak, to było super zrealizowane. I on wychodzący jakby z tego też był bardzo faliczny. I mój problem jest taki trochę z tym,
że bardzo szybko przeszliśmy z Alien do Aliens. Dosłownie. W momencie, kiedy, niech zgadnę, rozwalania ich bronią maszynową masowo tak. w jakiejś śluzie. Tak. Mm-hmm. Tak, miałam takie, no to okej, to jest ten niezniszczalny, przerażający stwór, do którego mamy, który jest ideałem ewolucji i mamy wszyscy dążyć do bycia tak dobrze przystosowanym i niezniszczalnym jak on. O, ale mam 40 nabojów, to chyba wystarczy, żeby pokonać ich wszystkich, a było ich tam trochę. Tak, wchodzisz do bardzo częstego problemu, który ludzie mają z tą serią, czyli właśnie ten dysonans między jedynką a dwójką, że cała jedynka jakby cię uczy być przerażonym ksenomorfem i jego tym, że jest niepowstrzymany, a w dwójce są mięsem armatnim. Co wiesz, no, to można wytłumaczyć tym, że to są dwa różne gatunkowo filmy. Mm-hmm. No, ale ten próbował być oboma trochę. Tak, i właśnie dlatego mówię, że to jest próbował taki... Próbował być wszystkim. Tak, próbował być wszystkim. Niepowstrzymany jak Giver, dokładnie. Próbował wziąć najlepsze rzeczy i zrobić je w najlepszy możliwy sposób. I z wieloma rzeczami się udało. Mm-hmm. Z wieloma motywami. Ale to przy omawianiu ostatniej sceny, najbardziej kontrowersyjnej z tego, co mi opowiadałeś, to może poruszymy. Dobra. Też to rozwalanie alienów miało. Bo nie, ile już gadamy? Jeszcze nie gadamy długo, więc może. Tak, nie chcę zatrzymać. A możemy zmierzyć za długo. Do brzegu. Nie zmierzamy do brzegu, tylko nie chcę cię zatrzymać za długo, jeśli nie chcesz, bo. No, mam dużo rzeczy do zrobienia. O 23:10 we wtorkowe popołudnie. Wieczór. I zmierzałam do tego, że rozwalanie tych alienów doprowadziło nas do super sceny, do super setupu z kwasem. Tak. Tak, kolejna scena, która mi bardzo zapadła w pamięć. Cool, lubię takie setupiki. Coś ciekawego. To już się ekscytowałem, widzieliśmy w trailerze. Robiliśmy analizę trailera na streamie kiedyś. Jak no tak, pamiętam. Był kawałek tej sceny, to już się ekscytowałem, że zajebisty setup, bo kwas krew ksenomorfa jest trochę niewystarczająco użytym elementem, mam wrażenie. W sensie, że bardzo dużo fajnych rzeczy można z tym wymyślić. Jakby też to, że wiesz, tak, że nie strzelajcie do nich, bo kwas przeżre się przez stację. A to jest dobry pomysł z tym kwasem. To jest taki dobry element aliena ogółem. Jakby myślisz sobie niby, no dobra, i co z tego? A potem się okazuje, że to ma tyle konsekwencji, że on ma ten kwas we krwi. Tak. I to plus zabawy grawitacją, więc wykorzystanie tego, że to jest sci-fi i można porobić śmieszne rzeczy z grawitacją i z fizyką ogółem. Już tam wcześniej, nie? Się z tym bawili bardzo fajnie, jakby pokazując, że to... Myślę, że to na początku robili właśnie po to, żeby... To jest setup, tam... wiadomo, ale też były fajne elementy. Na przykład pierwszy raz to się dzieje, kiedy oni pełzną jakąś klimatyzacją. I ten szczur nagle się zaczyna unosić. Tak, ten szczur się nagle zaczyna przed nimi unosić. I oni, też podoba mi się to, że oni ogarniają, że nie ma tej grawitacji, po tym, że w żołądku to czują. Nie dlatego, że... Bo są tak ściśnięci tam. I to było bardzo fajne. To było bardzo... Cool. Przemyślana rzecz. Tak, ktoś sobie wyobraził ten scenariusz, że w nim jest. Jesteśmy w kosmosie, tak, to dajcie nam insight bycia w kosmosie. Ja nie lubię, jak jest film science fiction, który jest science fiction tylko po to, bo chcemy, nie wiem, mieć cool design broni albo wprowadzić potwora. Nie ma żadnej potrzeby, żeby było sci-fi, jak chodzi tylko o potwora. Dajcie mi potwora na ziemi. Tak. No problem. Więc co, ostatnia scena, chyba trzeba o nim porozmawiać. Wiesz co, za chwilę, to na koniec zostawimy, bo jeszcze mam jeszcze co do ksenomorfów. Sorry. Mam, tak. Jeśli chodzi o praktyczne efekty, chcę poruszyć to, że dużą częścią marketingu było tego filmu było to, że no, my tu stawiamy na praktyczne efekty, co jest dla mnie cringe'owe trochę, bo nie jest tak, że CGI jest złe, albo że praktyczne efekty są zawsze dobre, w sensie to są różne techniki, które można łączyć w dobry sposób. Problemem z CGI jest taki, że często po prostu się przerzuca dużo na postprodukcję w ten sposób, że dobra, ogarnia się w postprodukcji, artyści dostają 5 dni i robią ile mogą i gówno wychodzi najczęściej, bo nie mają kurwa czasu. To jest problem CGI główny. Łączenie tych dwóch elementów wychodzi zawsze najlepiej. I tutaj było dużo łączenia tego. Tak. Dlatego uważam, że wygląda ten film bardzo dobrze, jeśli chodzi o efekty. Więc no, ale ten marketing był super wkurwiający i jakby...
Ach, marketing jest zawsze wkurwiający. Marketing jest jego natura. Nolan sounding as, dokładnie. Natomiast... W ogóle CGI w filmie science fiction nie wyobrażam sobie mieć z nim większego problemu. CGI jest największym problemem, kiedy masz film osadzony w, nie wiem, przepięknych okolicznościach Nowej Zelandii na przykład i postanawiasz umieścić wszystkich aktorów w zielonym pudełku i nagrać w ten sposób 3-godzinnego Hobbita oczywiście, bo to o nim mówię. Tylko po to, żeby wkleić na ten zielone tło potem piękny obrazek z Nowej Zelandii. A jak mamy i tak statek kosmiczny, to let's go w statek kosmiczny. Oczywiście byłoby cool kiedyś zobaczyć znowu matte painting, jak w Star Warsach, ale to raczej w ramach gimmiku, że zobaczcie, jaki zrobiliśmy film z matte paintingiem. Tutaj. A nie wiem, czy sceny w kolonii nie miały matte paintingu. Nie były właśnie? No. Możliwe. Ja mówię, jak film jest dobrze zrealizowany, to ja w ogóle nie zauważam, które efekty są praktyczne, a które CGI. I chyba o to chodzi w sumie. Coś mi się tam... Nie, może cały po prostu... Jak ta cała ta scena tam wygląda? Mi się tak po prostu skojarzyło. A miały alt tylko te cyfry. No główny problem, że CGI i właśnie większy problem to, że AI zrobiono tego aktora, tak? Tak, dochodzimy właśnie. Tak, zapomniałem już o tym. Jest postać androida, którego znajdują tam i wskrzeszają go, żeby dostać od niego informacje. Jest to ten sam model, którym był Ash w jedynce. Ten nazywa się Rook, jest to science officer. Jest grany przez tego samego aktora, tylko że ten aktor już nie żyje. Kiedy ten aktor umarł w zasadzie? Nie tak dawno chyba, wiesz? Czekaj, sprawdzę. A, okej, czyli musiał podpisać, że się zgadza. Nie tak wcześnie. To musiało być. To jest chyba jego rodzina decydowała tutaj o tym. 2020. To nie powinno być możliwe. Nie, why? Dlaczego? Według mnie, jeżeli ktoś zginął zanim powstała technologia, która to umożliwia, to nie może być tak, że jego faka z prawnuki zdecydują pewnie. Wykorzystajcie wizerunek naszego pradziadka w nieskończoność, a my dostaniemy kasę. To jest tak, nie wiem, monumentalna decyzja, że powstała cała książka o niej i cały film na podstawie książki Lema. O samej tej decyzji, czy jako aktor decyduje się sprzedać prawa do mojej twarzy na zawsze, żeby mogły mnie grać algorytmy potem. I to... kto tam odgrywał tą aktorkę? Nie Rosamund Pike chyba? Nie wiem, czy nie Kate Blanchett? Nie, ktoś. Któraś z tych takich super blond aktorek. W Zlocie Futurystycznym na podstawie Lema. Nie oglądałem. Właśnie tam jest główny wątek, że aktorka ma straszny dylemat, czy... No bo robi się coraz... A, Robin Wright ją grała, tak, dziękuję. Tam jest straszny dylemat, bo ona nie wie, czy z jednej strony dostaje coraz mniej ról, bo się starzeje, więc ma szansę dostać mnóstwo pieniędzy i na całe życie być ustawiona, jeżeli sprzeda swój wizerunek, żeby mogło ją grać AI w filmach. I wiesz, Lem to pisał, kiedy nie było w ogóle szans na... Nie było w ogóle jeszcze takiego pomysłu, że kiedyś będzie. To tak działało. A teraz to jest tak, to pewnie, to moje wnuki sprzedadzą prawa do mojej twarzy. What? Nie wiem, czy to zresztą nie było tak, że teraz część tego strajku w Hollywood nie dotyczyła właśnie tego, żeby to uregulować. I chyba się udało, że trzeba podpisywać jakieś nowe umowy za każdym razem, kiedy chcecie, żeby wykorzystać czyjąś twarz do tego. Ten wątek rodziny mnie nie przekonuje. W sensie... Chociaż jest, ktoś mówi tutaj, że jest tak, że rodzina mówi, że on by tego chciał. Ale ja nadal uważam, że jest to kwestia informed consent. Albo jego braku. Tak, no ale skąd wiecie? On nawet nie wiedział, że to będzie możliwe. A wy jesteście pewni, że na pewno by chciał? Może wie, że w 2020. Nie są nim. Tak, zgadzam się. Nie powinni móc podejmować tej decyzji. No jest to niebezpieczne. Jakby niebezpieczne w tym kącie, że w branży, która i tak ma już problem z nowymi, świeżymi twarzami, przyciągającymi ludzi do kin, trzymanie się kurczowo tych, których już nie ma, jest
No, więc nostalgia to jedyne, co jest pewniakiem sprzedaży, a jak masz film, za który płacą, wiesz, ludzie, którzy w nie zainwestowali, to chcą mieć pewniak, że się zwróci, więc jak dorzucisz element nostalgii, to będzie jakiś pewniak. O, film nazywa się Kongres, o którym mówiłam, bo może ktoś jak będzie słuchał, to będzie strasznie zainteresowany. I jest na podstawie zlotu futurologicznego Lema, ten z Robin Wright. I tylko zaczyna się aktorsko, potem jest całą animacją swoją drogą i dzieją się różne posrane rzeczy. Bardzo, 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 bardzo polecam. Let's go, let's go. Posrane rzeczy, let's go. Tak, tam mógł być każdy inny syntetyk. To nie musiał być Ian Holm. To był po prostu taki... To był... można powiedzieć, że to jest hołd, ale nie jest. Jest anty-art generalnie. I nie jest to też dobry fanserwis, bo fans hate that shit. Myślę, że byłoby sensownie, gdy zrobili mu maskę albo zrobili go animatronikiem zamiast CGI i AI. No tak, biorąc pod uwagę w sumie, że grał Android, okej, to mogłoby mieć więcej, mogłoby na pewno zyskać więcej sympatii widzów. Ale no właśnie, niby wkurza tylko fanów, ale ciągle próbują puszczać oczka, to co zresztą ciebie trochę tak zażenowało w jednym momencie. Było dużo fanserwisu. Kompletnie mi przemknęło ponad głową. I no, taki najbardziej, może nie kompletnie zażenowało, ale po prostu czemu. Moment, w którym Andy dorywa obcego, który chce zaatakować Rain i strzelając do niego krzyczy "Get away from her, you bitch." I... Tak, ja kompletnie zapomniałam, bo tak dawno oglądałam Alien, że kompletnie zapomniałam, że to jest taka kultowa lines. Aha. Który mówi Ripley, więc w ogóle nie skojarzyłam, że to ma być puszczenie oczka i dla mnie wydawało się sensowne, że ta postać w tym momencie mówi akurat to, no bo on jakby po swojej przemianie, bo też nie wspomnieliśmy, że on potem staje się dość badassem przez tak Rain próbuje go naprawić i wgrywa mu oprogramowanie, które kompletnie go zmienia, jakiś taki robi mu nie oprogramowanie nowe, tylko jakąś taką... Dyrektywa nowa wchodzi i wiedza... Jakiegoś... Upgrade. No, znowu moduje go jakoś. Upgrade mu robi i on staje się taki bardziej badass i mam wrażenie, że to w tym momencie to miało podkreślić, że on chce teraz bronić Rain dla odmiany, bo ona przez całe życie musiała go pilnować i go chronić, a on ma kompleksy z tego powodu i chciałby z kolei być taką postacią dla niej, więc dla mnie to "Get away from her, you bitch" było bardzo na miejscu. Więc mam wrażenie, że jeżeli oczko puszcza się do widzów, do fanów w taki sposób, że ktoś kompletnie nie znając tej referencji nie jest wybity z rytmu, to jest to okej. Okej. Tak, to mi dało nowe spojrzenie na tę scenę, bo dla mnie jakby jedyne co o czym myślałem to Boże, czemu? Jakby nie potrzebujemy 1:1 tej kwestii. "Get away from her" by starczyło. Tylko, że wtedy dobrze, że nie zawołał czegoś innego. "Get away from her, you rascal." Mogli jeszcze to. Przyklasnąłbym wtedy. Ja bym takie, to było tak złe. Mega, podoba mi się. Tak złe, że aż dobre, przekroczyło tak, te granice. Tak, tak. Jeszcze, dobra, no i teraz zbliżamy się już do tego końca. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć o tym, jak te ksenomorfy wyglądały, o praktycznych efektach, że to, co zauważyłem wcześniej, że IMAX nie jest szczodry dla praktycznych efektów. Gdy widzisz je w takim detalu, w takim szczególe, trochę zbyt łatwo złapać okiem jakieś niedociągnięcia. I gdy oglądałem drugi raz właśnie z tobą, gdy oglądaliśmy to w normalnej sali kinowej, wyglądało to o wiele lepiej, co też mi przypomniało o tym, że jakby, nie wiem, oglądanie Aliena w Polsacie, gdy się było małym na szumiącym telewizorze też, it hit different niż oglądanie później na Blu-rayu. O Jezu, tak. Hej, może trzeba by z takimi filmami pójść, jest to kino Amondo w Warszawie, najmniejsze kino w Warszawie, gdzie jest też sala do oglądania VHS-ów. I ja myślę, że oglądanie właśnie obcego albo szczęk
tak. Na takim VHS-ie, to by dało full oglądanie horrorów w dzieciństwie experience. Albo Omena pierwszego, oh yeah. O tak, Omen by mnie zabił tam. Oh yes. The Ring? Oh. Mm-hmm. Alien w kinach, powiem, się robią tak, że każdy dostaje swoje AHS. True. Dobra. Więc tutaj, tak jakby ten film ciągnie non-stop z wszystkich części obcym. I coś, co było zaskoczeniem trochę, dla mnie dobrym, pozytywnym. Dowiadujemy się, że na tej stacji rzeczą, którą najbardziej broni ten syntetyk, który znaleźli, który chce ocalić, jest The Black Goo. Czarny slime, znany z Prometeusza. Prometeusz lore. I nawet leci motyw muzyczny z Prometeusza wtedy. Co tak, jest... wow, jaki ty jesteś uważny. I love that shit. W sensie mam problemy z Prometeuszem, wiadomo, pewnie takie jak każdy, ale i tak bardzo lubię te filmy. Doceniłem bardzo Prometeusza i Covenanta. Chyba właśnie najbardziej po tym Romulusie z takim Dajem Ridley Scott. Ty miałeś wizję. Chujową. Trochę niedociągniętą i rozjebaną przez studio, ale miałeś wizję. Prometeusz, jakiego kurwa nienawidzę. Przestaję tchą cowboy. No, więc... Ale się zagotowało na czacie. Tak. Jest to czarne gówno z Prometeusza, które musi zostać... Które zostało... Jakby jest częścią eksperymentów ich, żeby stworzyć idealnego człowieka, ponieważ to jest fajne. Korpo ma takie, nie no, człowiek już nie wyrabia. Co z nim zrobić? No, trzeba go mocniejszym zrobić. Przecież nie zmienimy warunków naszej firmy. Nie możemy po prostu... O Jezu, to był ten moment, co ja chyba aż cię walnęłam w ramię, tak byłam podekscytowana, że ej, oni to robią. Zaczęli mówić, że ej, w zasadzie to my jako ludzie nie wyewoluowaliśmy do eksploracji kosmosu i w zasadzie to jesteśmy w tym beznadziejni i nie radzimy sobie w tym kosmosie. I mam takie, tak, jest, dokładnie. Konkluzja, której oczekuję od każdego science fiction, szczerze mówiąc. Nie nadajemy się do tego, nie róbmy tego. To wszystko, każdy science, dla mnie każdy dobry science fiction powinno być o tym, że to był chujowy pomysł, że lecisz w ten kosmos. Cała seria obcego jest o tym. Cała seria obcego jest taka, nie powinno dlatego, was tu być. Według mnie zdecydowanie jest o tym. Myślę, tak, że trochę ludzi by się ze mną nie zgodziło. I to niestety właśnie... Znaczy niestety, no dało to fajne zakończenie, więc zmierzało do tego, że o, to trzeba człowieka ulepszyć. Tak. I to był kolejny bardzo kiepski pomysł. Ale jest to horror science fiction, więc oczywiście no tak, to nie wychodzi. Jest taka bardzo sztampowa scena, gdzie masz tego szczura, który jest na dobry. Znaczy fajna była ta scena, ale strasznie mnie rozbawiła. Masz taki monitorek i wiesz, on tam ekspozycję wali i od razu puszcza ci filmik, jak masz takiego szczura i on jest tam sprasowany taką komiczną prasą. Ten szczur. To jest maszyna do zabijania szczury w bardzo drastyczny sposób. Tak. Mogli spuścić tego szczura w planko maszyn. Pinko czy planko? Jak się nazywa? Plinko. Plinko? Okay. Do plinko maszyny wpuści szczura, tak. Plinko rat. Jej. Zgnietli tego szczura, ale wstrzyknęli w niego The Black Goo. I wiecie, co on zrobił? On wstał, ten szczur. To jest to, co człowiek kręci lepszy dzięki temu. Ale wiesz co, ja widziałem jakiś film jeden. Jakikolwiek inny film, więc wiedziałem, że to się nie uda. I szczur zmutował. I umarł. Nie, bo najpierw było, działy się inne rzeczy, potem kamera wraca na to miejsce, w którym torturowali szczura i on tak wyrósł z tej swojej komory i zrobił się taki wielki, zmutowany i spleśniały, co mi się bardzo podobało. Tak, bardzo. Trochę nadpleśniał, było ekstra. Fajny, okropny ten szczura. Ktoś napisał na czacie, że... Czekaj, ty nie myśl, że ja jestem twoim Prometeuszem. Nie szukaj mnie na innej planecie. Mamo, szczur mi pękł w salonie. O Boże. Ojej, ktoś wspomniał istotę na czacie. I tak. Tak, myślałam o tym cały czas oglądając końcówkę, że to jest istota zrobiona dobrze i bez
istota to jest po prostu poorly disguised author's fetish. Cały ten film. Istota? To jest obrzydliwe. Z Adrianem Brodym. Splice. Tak? Tak. O kurwa, Splice. O Boże, kupiłam Splice. Kupiłam to kiedyś chyba na DVD. Ja też kupiłem to na DVD. Oh my God. Ale to wygląda creepy, to będzie takie dobre. Ej, ale to było dobre do momentu. A potem wjeżdża ta scena do tego momentu, w którym Adrian Brody rucha to coś. Znaczy to było jeszcze takie, okej, okay, jakby, no nie, taki... Nie, to nie było okej. Okay. To nie było okej, okay, ale nie dlatego, że ona była dziwnym, zmutowanym potworem. To było nie okej, okay, dlatego, że ona była jego jakby córką przybraną, to było obrzydliwe. Nie, to było obrzydliwe, ale to był chyba taka... Kurde, nie, dawno nie oglądałem tego, ale... Jakby... Okej, okay, jak tak to w sumie stawiasz, to masz rację. She's become unstable. This is the disaster everyone warns about. A new species set loose in the world. Podobał mi się do tego momentu ten film. W taki sposób, że... No tak, tak, mi też. Byłem ciekaw, co się stanie. Później doszli do tego i miałem takie, dobra, tak. Okej, okay, czy on musi umrzeć? Ale właśnie to jest najgorszy rodzaj filmów, który wydaje ci się dobry, bo ma bardzo interesujący premis, który trzyma cię tym, że chcesz się dowiedzieć, co się stanie, a potem się okazuje, że się dzieje coś chujowego. Tak. I że cały film czekałeś na to, co się stanie, a stało się coś beznadziejnego, więc to wszystko psuje. To była nasza dygresja o Splice. Istocie. I design był fajny, i design był zajebisty. Naprawdę. Dlatego mi się od razu skojarzyło z zakończeniem, tak. Alien Romulus. Tak, ponieważ pomimo tego, że to zły pomysł, jedna z postaci postanawia sobie to wstrzyknąć, bo jest w takim bólu. I co to za postać? A właśnie, właśnie. Nie powiedziałam od razu tego, od razu mi przyszło do głowy, że w sumie to nie wiem, po co ona sobie to wstrzyknęła. Czy ona po prostu za dużo czasu im to zajęło i by umarła, jakby sobie tego nie wstrzyknęła? No bo jedna z bohaterek, wiecie, wstrzykuje sobie Black Goo pod koniec. The surprise, surprise. Wiedziałam, że musi do tego dojść, ale w sumie jak to do tego doszło, to miałam takie, czemu to robisz? Chyba była taka słaba, że po prostu musiała sobie ale dupnąć. Super, super powód. Dupnąć monsterka. Musiała sobie dupnąć? Tak. Bolało ją i krwawiła mocno. Tak, no była w bardzo opłakanym stanie, zakładam, że... Nie wiem, no, I guess she had to do it. I zrobiła to i udało jej się dojść do statku i mamy tam naszą piękną końcówkę, kiedy udaje im się uciec przed tymi ksenomorfami wszystkimi. Wszyscy umierają oprócz Andiego i tej dziewczyny i Rain. Ona ją pakuje do kryokomory, a ty czekasz. A przypomnę, więc do kryokomory pakują laskę, która A, wstrzyknęła sobie Black Goo, B, jest w ciąży. Więc zgadnijcie, co się dzieje! I tak, to jest chyba najbardziej kontrowersyjna część tego filmu, czyli finał. Ona rodzi, jej brzuch robi się naturalnie wielki, jak pod koniec ciąży i wychodzi z niej jajo w krwawej scenie, ale niewystarczająco krwawej. Rodzi jajo. Tak, mam wrażenie, że zwykły poród jest dużo bardziej krwawy. Co nie? A poród wielkiego jaja, kosmity, to... I śmiesznie, bo Rain biegnie z tym jajem, bo chce je gdzieś zniszczyć, i bo wie, że wykluje się z niego kosmita i chce je zniszczyć, ale uwaga, uwaga, fragment jaja się odwózkuje i co jest w środku? The baby. Zwykłe ludzkie bobo. Kurwa, to było... No i co teraz? To było fun. Cała końcówka jest... To łączy prometeuszowe elementy i elementy czwórki, bo mamy newborn znowu zrobiony, czyli hybrydę ludzko-ksenomorfową. No właśnie, bo ten bobas na początku wydaje się bardzo ludzki, ale on szybko zaczyna rosnąć. I mamy... zajebistą scenę, kiedy go widzimy po raz pierwszy, kiedy już jest dorosły, wielki, gdzie mamy taką cichą scenę, kiedy on stoi na czworakach w tym przejściu i dlatego lubię horror science fiction. Jest bardzo... Zwłaszcza jak się miesza z body horrorem. Tak. On tam po prostu sobie, kurwa, stał i podszedł.
I to, co odpierdalał, było też super creepy. Cała ta scena była świetna. I to, czego nie robił nic aż takiego creepy, ale po prostu to, w jaki sposób się ruszał, jak wyglądał, znów Uncanny Valley all the way. Bardzo mi się też to kojarzyło z Attack on Titan i z Tytanami, z tym, w jaki sposób są ludzkie i nieludzkie jednocześnie. A już zwłaszcza ta scena, jak zaczął, no. Jak już robimy spoilery, to robimy spoilery. No. Więc jak sobie rzuć własną matkę, to już w ogóle bardzo mi się kojarzył z Tytanami z Attack on Titan. I generalnie, tak jak mówiliśmy, że to jest soft reboot, bardzo dobry w tym sensie, że bierze te takie najlepsze, najbardziej znane wątki i robi je najlepiej jak potrafi. No i tak powinno się zrobić ten wątek z tym Bobasem Ripley, który z tą hybrydą. To był Bobas tej królowej. Ale z DNA Ripley, więc... Bo, tak, bo on potem zaczął traktować jak swoją mamusię i miał takie wielkie czarne oczęta jak szczeniaczek. O, nie. Yes. Nie. Nie znoszę jego designu. Ja uwielbiam jego design. Nienawidzę go. Walnąć w ryj, ale go uwielbiam. Takie bobo. Nie traktuję go poważnie w ogóle. Nie potrafię go traktować poważnie. To wymyślił tą chujową scenę wciągania w Alien 4? Joss Whedon. nie wiem. Ja uważam, że Alien 4 jest dość fan filmem, jeśli jako swój film, ale jest to, nie jest to najlepiej tak, zrealizowana nie, rzecz. Nie, ma swoje momenty, po prostu to nie jest on. To nie jest jeden z nich. Okej, that's not it. You're not the moment. I tak, to jest ten moment zrealizowany lepiej i znowu nawiązanie do Prometeusza, ponieważ ten newborn ma twarz inżyniera. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę. W ogóle nie. Naprawdę? Tak, ma bardzo podobne... Bardzo ja myślałam, że on ma twarz po prostu tego aktora. Nie, ma... Właśnie, bo to jest też zajebiste. To jest prawdziwy aktor. Aha. Jezu, jak się o tym dowiedziałam od ciebie, nie mogę, że to jest prawdziwy typo i ty mi jeszcze mówisz, że on po prostu jest taki wysoki. Ja się śmieję, tak. No tak, jasne, jest po prostu taki wysoki. Bardzo śmieszne. What the fuck, on jest taki wysoki? Tak, jest wysoki i chudy i jest w ogóle koszykarzem. Byłym koszykarzem, teraz będzie pewnie kurde gwiazdą filmową, bo spodziewałem się, że będziemy go widzieć w wielu filmach teraz, bo ma gigantyzm i ma taką... Nadzieję. Ma taką budowę idealną pod robienie takich horrorowych właśnie potworów. Zajebiste to jest. Musimy odpalić jakiś filmik z nim. Gościu jest... Wiesz co, nie wiem czy chcę, bo ludzie pewnie czekają, aż się skończą spoilery. Więc no tylko tak, powiem, jak się nazywa. On jakoś Bobro... Co? Jak się nazywa? Alien Bobro Actress. Po polsku się jakoś nazywa, tak jakby ktoś przekręcił polskie nazwisko. Ktoś na czacie twierdzi, że on nie ma gigantyzmu. Okej, okay, ale to tak czy siak jest bardzo wysoki. Myślałem, że tym jest gigantyzm, jak się jest nadzwyczajnie wysokim. Chyba Bobroczki. To wchodzi, ale... Robert Bobroczki. Robert Bobroczki. Wpiszcie sobie Robert Bobroczki na YouTubie i zobaczycie. To, że zgarnęli tego typa do zagrania tego jest, kurwa, genialne. Mm-hmm. I tak, no i tak, miał twarz inżyniera. Fan inżynierzy nadal w lore obcego. For better or worse. I ten cofnięty podbródek. Tak. Wszystko w ogóle, jakby też to, jak jego plecy i się ta poruszały. Szyja, tak, ta szyja. Właśnie, to, że ta szyja to nie był element kostiumu, tylko że ten typo ma taką szyję po prostu. Tak. Oh my god. Tak, zajebiście jakby zrobili ten design pod niego, nie? To jest to, że oni najpierw wzięli tego aktora i mają tak, dobra, trzeba mu zrobić tu i to jest jeden z najlepszych. Korzystali to na fulla. Tak, ludzie mają problem z tym, że ma taką twarz ludzką, czy też inżynierzu, ale według mnie to był dobry wybór. To jest najlepszy element. Widziałem tak, dużo... Bo ma tak nieludzkie elementy w ciele, że już nie trzeba go jeszcze wydziwiać na twarzy. Tak. Było dużo konceptartów, bo chyba minął jakieś embargo, więc dużo konceptartów leciało ostatnio na Twitterze, artyści się dzielą. Właśnie były też konceptarty tego, jak inni sobie wyobrażali
tego Ghostka. No i bardzo dużo było takich właśnie jak trochę Newborn z czwórki, że wiesz, ta wielka głowa ksenomorfowa, bez oczu, ale z zębami czy ludzkimi, coś takiego. I to wszystko jest fun, cool, jakby dobrze wyglądające designy, ale nic nie było tak uncanny jak to. Mhm. Tak. Nie no, Ghostek jest... Mam nadzieję, że miał fun na planie. Wygląda to jakby miał super fun na planie, come on. Tak. Jarce Łuka pisze, kurczę, myślałem, że to, że inżynierzy wyłapali, a się okazuje, że nie wszyscy prometuszowi gostkami. Niewiele osób jest prometuszowymi gostkami. Tak, on będzie następnym Doc Jonesem, to prawda. Tak, aktor Doc Jones, charakter aktor, który grał Aliena chyba, tak? Też, nie wiem czy w jedynce, ale w Xenomorfa się wcielał na pewno gdzieś jeszcze. Ej, on nie grał w... W Kształcie Wody. W Del Toro. Tak. Ale nie tylko w Kształcie Wody, ale w Hellboyu też grał tego rybo gostka. W Labiryncie Fauna. A, i w Labiryncie Fauna. Jezu, tak. On tak, on generalnie u Del Toro się pojawia często. Mhm. Dobry gostek. Dobry gostek. Mamy nowego dobrego gostka i to jest piękne. To jest piękne dla kina. Ojej, kocham, jak... Kocham, kiedy dobry gostek. I... i tak, to jest właśnie ten jumpscare chujowy, gdzie ona wchodzi jakby... Kiedy ona się próbuje go pozbyć, wchodzi po tej linie i on jej wyskakuje na twarz. Pamiętasz to? A tak. To wyglądało jak coś zrobione pod filmy 3D z lat 2014-2016. Snuff jumpscare, tak. No. To trochę tak, to prawda. Więc uff. Ja się nie bałem oczywiście na żadnym jumpscare, ponieważ oglądałem ten film drugi raz. Nie. Pierwszy raz poszedłem sam, żeby poznać, gdzie są jumpscary. Wystraszyłem się strasznie. I za drugim razem już mogłem iść z kimś i móc pokazać, że się w ogóle nie boję jak coś, bo wiem. Ale nikt nie musi wiedzieć, że wiem. Jestem bardzo dzielny. Tak, scena z ucięciem. Tak, scena z ucięciem dźwięków w próżni. Dużo było takich bardzo dobrych scen wykorzystujących ciszę. Które... Nawet pierwsza w sumie. Tak, tak, też pierwsza. I to było śmieszne, bo jak był ten, mieliśmy, jakoś za nami był gostek, który non-stop snackował, był snack król, snack king, potężny. Chyba ze trzy różne paczki chipsów zjadł, każda brzmiała inaczej. Boże, ale ty jesteś petty, w ogóle nie zauważyłam, nawet nie słyszałam typa, jesteś petty, w kinie, jestem neuroróżnorodny. Nie możesz ciągle tego być, nie. Tak, jeszcze powiedz o tym, jak twój brak węchu pomógł ci się identyfikować z androidem w filmie. Oh my god, była ableistyczna z twojej strony, Kasia, przykro mi. Bardzo. Nie wrócisz już tutaj. Ale muszę się zgodzić, że jest pewna etykieta, jak jest cicha scena, to wstrzymujesz rzucie. Choćbyś był w połowie przełknięcia popcornu, jest cicha scena, po prostu wstrzymujesz ruchy szczęki i tyle. I zaczynasz gryźć na głośnej. Po prostu trzeba zsynchronizować generalnie swoje ruchy. Jeżeli bierzesz popcorn do kina, to synchronizujesz swoje ruchy, albo nie grzebiesz w tej misce, opakowaniu popcornu. Nie grzebiesz, kiedy... Chyba, że jest bardzo głośna scena akcji, to jest czas na grzebanie. To jest czas na grzebanie. W chipsach. To jest czas na grzebanie w chipsach. Biała kobieta, kiedy brak węchu. O Boże. I czy Marpsia na Rumulusie siedziała obok nastolatki, która 100% czasu spędziła na czacie. Ja kiedy byłem na pierwszym razem w IMAX-ie, to siedziałem obok gościa, który też tak chrupał ten popcorn. On był tak go chrupał. No cóż. I'm built different. Co ciekawe, były też jakieś małe dzieciaki. Tak. I miałam, o mój Boże, jakie dzielne. Ja jak miałam 7 lat, to uciekłam z kina, jak zobaczyłam na Zgulę, a one chodzą na Aliena do kina. Na Polsacie widziały pewnie wcześniej z części, nie ta generacja chyba, ale... tak, i były momentami głośno i tam jakiś gości uciszyło. Więc to był taki cinema experience bardzo klasyczny. W IMAX nikt nie usłyszy twojego chrupania. Więc po to są IMAXy. Chłop tam zupinę pisze. Oh my god, jakby sprzedawali zupę w kinie.
płaciłbym za sal dla niejedzących, pisze Januszek. Ej, ja nie płaciłbym ekstra, ale fajnie by było, gdyby była taka opcja sali dla niejedzących. I would like that. W domu masz salę dla niejedzących. No dobra, nie trzeba czekać, czy ten film wyjdzie. No, więc w sumie już tak podsumowując. A i to, co mi się podobało właśnie w tej finalnej scenie, to trochę odpowiada na tą krytykę, którą się ma, jeśli chodzi o to, że Xenomorph jest zbyt znany. Za dobrze go znamy, zbyt dużo razy go widzieliśmy. Mhm. Nie wywołał już takiej reakcji jak w pierwszym filmie. Więc dali nam nowego Ghostka i zrobili nam nową przejażdżkę. I to było... Yep. To było fajne. Znali swoje ograniczenia. Faktycznie nie dodali za dużo. Trochę lore świata, nowy Ghostek, parę kreatywnych setupów i ja wychodzę z kina zadowolona. Yes. Tak, i za drugim razem też bardziej doceniłem pod tym kątem ten film. Mam wrażenie, że po pierwszym seansie bardziej zacząłem myśleć o Prometeuszu i Przymierzu niż o tym filmie samym. Nie wiem czemu. Jakoś właśnie chyba z takim niedosytem eksploracji świata. Nie wiem, skąd to się wzięło. Ale też dlatego może, że to był taki duży trend też, że ludzie gadali o obcym, więc gadali oczywiście o Prometeuszu od razu i przynieśli ludzi, którzy powiedzieli Prometeusz good jak coś jednak. I chyba może tak. Mm-hmm. Tak, Prometeusz was good? Always has been. Ja ich ignorowałam, bo nie pamiętam, o co są te kłótnie. Myślałam nawet, żeby sobie obejrzeć jeszcze raz Prometeusza i Covenant i spróbować zrozumieć tak całościowo, ale potem wpadłam na genialny pomysł. A co jeśli odpalę sobie filmik na YouTubie, lore Prometeusza i Covenant? I po prostu, bo wiesz, nie mam potrzeby oglądania całego filmu od nowa, bo pamiętam wszystkie fajne sceny, które mi się podobały, ale po prostu nie pamiętam, o co w tym chodziło. True. I guess true, yeah. Rozumiem. Albo po prostu kiedyś mi opowiesz, o co chodziło. Dobrze, opowiem ci, o co chodziło. Jezus był inżynierem. Dobra. Tak, totalnie. Był cieślą. Podobnie w sumie. Znaczy, to nie jest w końcu lore, ale nie żartuję, jakby chyba miał być, Jezus miał być dosłownie jeden z inżynierów. Nie spodziewam się, żebyś żartował. Jakby... Filmowcy love that shit. Ridley Scott loves that shit. On kocha takie biblijne gówno. Znowu polecę Wychowany przez wilki. To jest jakby, mam wrażenie, że to mogłoby się dziać w tym samym świecie co obcy. I pewnie gdyby Ridley Scott tak mógł zrobić, gdy te prawa były jego, to by tak powiedział. Jakby i tak już połączył, kurwa, Blade Runnera z obcym, więc czemu i nie to. Czy ja to oglądałam? Chyba pierwszy odcinek. Scott przeczytał Biblię i powiedział, good shit. To był serial. No, tak mi się właśnie kojarzyło, no. To chyba widziałam. Czy HBO odpisało Wychowany przez wilki od podatku, już się nie da legalnie? Spierdzielaj, niemożliwe. Znaczy możliwe, to HBO od podatku? Tak, oni to robią non stop. Oni po prostu usuwają te rzeczy, bo kurwa taniej. Jak Infinity Train na przykład też zginęło takim losem. Ajajajajaj. Nie miał nigdy release'u na DVD, więc cały serial po prostu zniknął. Man, that sucks. Nienawidzę, kurwa. No, nienawidzisz. Nienawidzę. Nienawidzisz filmów. Nienawidzę filmów, nienawidzę kina. Chujowy film. Jezu, no, fatalny. Boże, mam to. Nie. Jeszcze raz, jak ktoś mnie zmusi do pójścia do kina i obejrzenia filmu. Nie, odpal mi lore filmik na YouTube. Nigdy więcej warty. No rara, jakby to był, nie wiem, release Lord of the Rings, to już szła i klaskała. No i klaskałabym. Oj, klaskałabym. Tak, abyś była uchahana. Idziesz na ten film animowany? Co ma być? No. No, okej. Okay. Dobrze. Idę. Oj, Feduniu, Alvaro Zuniu, ale żeś tu zaserwisował film o Kotskota. To jest najgorsze zdanie, jakie kiedykolwiek powstało, kocham to. O Boże, to jest taki brain rot. Jak to Blade Runner i Alien to jedno uniwersum? Ktoś kiedyś go spytał o to i powiedział, że tak? Plus Weyland Yutani chyba jakoś się pojawia w Blade Runnerze w jakimś zakresie? Czy może odwrotnie, jakaś tam firma z Blade Runnera się pojawia w Alienie? A to jest tak, trochę tak, że
czemu tak jest, bo tak, bo Ridley Scott powiedział, że może tak być, więc jest. Oczywiście już tak nie jest, bo... Chciałam tylko zwrócić uwagę, że Okiaso pisze na czacie, że I would clap my butt cheeks i to było coś, co ja chciałam powiedzieć, ale stwierdziłam, że nie powiem, bo to strasznie głupie. A oraz Alternator pisze, że Kasia by poszła zajadać babi chrupki komuś na Władcy Pierścieni. Nigdy. Ty byś była snack queen. Lębasy bym chrupała co najwyżej. O mój Boże, ja pierdzielę. Tolkieniara. W lębasy w ogóle, dlaczego one zawsze są jako takie suchary przedstawiane? Dla mnie to raczej jak taki płaski placek z ciasta powinien być, taki jak, jak się nazywa taki płaski placek z ciasta, co po prostu kładziesz na piecu, taki okrągły kawałek. Wiem o co chodzi, ale zapomniałem jak się nazywa teraz, ktoś powie na czacie. Mm-hmm. Podpłomyk. Taki mięciutki, nie, bo podpłomyk właśnie znów jest suchy. Co, nie podpłomyk? Naleśnik? Nie po... Oblaty? Nie, oblaty są twarde. Może. Są chrupkie. Mm. Andruty też są chrupkie. Mięciutkie takie. Pita, lawasz, chlebek, naan, tortilla. Lawasz, coś takiego może jak naan albo... I don't know. Zostało wam kiedyś trochę ciasto z pierogów i po prostu sobie położyliście na piecu i zjedliście. To podpłomyk dosłownie. To jest lębas. Dobra, piszą mi, że Kasiu idź się wysikać na czacie, więc ja chyba powiem, wiesz... Piszą ci, jedna osoba ci napisała, jeszcze na spokojnie glamour. Jak ty możesz traktować poważnie takie wiadomości, Kasia? Ej, dobra, to co, kończymy dyskusję spoilerową chyba, co? No, można już. To możemy, masz coś spoilerowego? Opowiedzieliśmy już cały film, więc cały nie film. Ma już nawet co zdradzić więcej. Dobra. Koniec spoilerów. Czyli no, tak podobał nam się, fajne, no. Dobre. Tłukło. Prefie miło. Dobre. Tłukło? Tłukło.